Siemano, z tej strony Bonkol, a to jest kolejny śniadaniowy vlog. Fajnie, że jesteście o tej porze z samego rana. Jeżeli oglądacie rano, no to pozdrawiam wszystkich, chociaż wiem, że wielu z was dopiero po pracy i po szkole oglądają właśnie te materiały. Dzisiaj ze mną jest Mikołaj. Cześć, witam pięknie. Także jak widzicie dzisiaj, z pomocą technologii XXI wieku, widzicie dwie kamery. Pomysł jest następujący, słuchajcie. Może jak wam się spodoba, to będziemy częściej nagrywać takie materiały. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czasach szkolnych. Mikołajowi się podoba. Bardzo. Bo to było całkiem niedawno, nie? Jakby to nie, było no, wczoraj. Ale będziemy rozmawiać, słuchajcie, o takich wcześniejszych czasach, kiedy to trzeba było gdzieś tam przed sprawdzianem się wymigać, albo jeżeli nie chcieliście iść na WF. Więc różnie to bywa, słuchajcie, na pewno wy, tak zwanej autopsji, albo może zaobserwowaliście u swoich znajomych różnego rodzaju triki. No ja nigdy nie stosowałem takich trików jak podgrzewanie termometra, czy termometru, poprawnie mówiąc, bo niektórzy do herbaty tam wkładali podobno, żeby była wyższa temperatura. Niektórzy jedli ziemniaki, z tego co wiem, surowe, żeby ich brzuch bolał. Jeszcze mlekiem popijali niektórzy. To ja nie popijałem nigdy, ale takie kłamstwa typu, że po prostu się źle czuję i tak dalej, chociaż powiem ci szczerze, że to mało kiedy w ogóle było skuteczne, bo jednak nikt nie zna lepiej, kurczę, swojego dziecka jak matka, nie? I matka widziała, że kurczę, dobrze się czuję, przecież jeszcze rano wstałem, coś tam szalałem w pokoju, czy coś tam, nie wiem, włączyłem komputer, czy no nie wiem, czy już miałem komputer, może konsolę miałem. A tu nagle leżę w łóżku i kurde, ale coś mi się stało, chyba mam gorączkę. No, ale potem były hasła, to idziemy do lekarza. Nie, nie trzeba. No, powiedz, co ty tam robiłeś, Mikołaj? Ale ty byłeś cyganem. W szkole podstawowej, takiej wczesnej edukacji. No taka podstawówka czy gimnazjum, no nie? To podstawówka, gimnazjum, to przeważnie nie chciało się nikomu ćwiczyć na WF-ie, ale jeszcze bardziej nie chciało się pływać na basenie, bo my z podstawówki i potem jeszcze z wczesnego gimnazjum w ramach WF-u chodziliśmy na basen miejski, kryty w Bytomiu, i tego basenu wszyscy się bali jak ognia generalnie. No i jak się było z tego basenu wymigać? No to wiadomo, takie przeważnie, no co, jestem przeziębiony, mama mi zabroniła się moczyć w wodzie, pani doktor mi zabroniła chodzić na basen, no boli mnie głowa i nie mogę, albo o, że skurcze mnie chytają w nogę i nie mogę pływać. No tego typu rzeczy. Takie były cygaństwa. Takie były cygaństwa, to tak w podstawówce, no takie generalnie klasyczne tam, nie jedliśmy kartofli, nie zapijaliśmy mlekiem, nie podgrzewaliśmy raczej termometrów, ale takie właśnie tego typu, że no, bo ja to się dzisiaj źle czuję, ja bym sobie został w domu jednak. Albo oczywiście nieśmiertelne, no bo zapomniałem stroju. Bo zapomniałem stroju. Zapomniałem stroju. Zawsze było, ale teraz nie wiem jak jest, bo dużo widzów pisze w komentarzach, że jednak jest troszkę inaczej niż kiedyś. I teraz już nie przechodzą u tych właśnie nauczycieli WF-u takie tłumaczenia. Tam jakieś straszne kary są, jakieś w ogóle jedynki to się sypią zawsze. U nas to było tak, że jak już faktycznie się nie chciało iść, no to były te cygaństwa, nie? Tam były jakieś te właśnie symulacje brzucha, symulacje bólu brzucha i tak dalej, ale to już mówimy w domu. Ale podczas lekcji wiem, że niejednokrotnie niektórzy udawali już tak bardzo dobrze, że już na przykład jest jakaś luźna lekcja, jest język polski, a wiedzieli, że za dwie lekcje jest sprawdzian. Aby nie mieć nieobecności takiej z premedytacją wpisanej, typowo ucieczka przed tą lekcją ze sprawdzianem, to już jedną, dwie lekcje prędzej podczas lekcji mówili do nauczycielki, czy mogę iść do higienistki, bo się źle czuję. I wiesz, już jedna, dwie lekcje prędzej udawali, że coś się źle czuje. A wiadomo, higienistka nie jest w stanie cię zbadać, ona ci musi zaufać, no tak. I po niektórych to faktycznie widać, bo jest blady, jak mu jest słabo, nie? No ale też nie może olać każdej sytuacji i na przykład co ci mi podawała kiedyś, ja chociaż nigdy w ten sposób nie robiłem, ale moi znajomi mówili, że o, był u higienistki i wkazała mu zostać, nie pozwoliła mu iść do domu, bo dała mu wodę z glukozą i mówi, że mu przejdzie, nie? I właśnie to był problem, że nie dało się tak łatwo jakoś tak wymigać od tych, nie wiem, sprawdzianów czy jakichś takich kartkówek, jak już się było w szkole. Ale
Na WF ja powiem tak, jak ja faktycznie źle się czułem albo nie chciałem ćwiczyć, bo niektórzy, dlaczego w ogóle niektórzy chcą uniknąć WF-u? Bo wiedzą, że jest po prostu dupiaty, nie? Wiedzą, że na przykład będzie facet przyjdzie, rzuci piłkę i będziecie biegać za nią tam 45 minut. I jak na przykład był taki okres, gdzie było strasznie zimno i deszczowo, to nasz nauczyciel był czasami miał takiego kręćka, że chciał nas po prostu wyciągnąć na dwór, aby biegać. I ja nie chciałem, bo ja wiedziałem, bo ja zawsze miałem słabą odporność i ja wiedziałem, że jak ja na przykład pójdę, pobiegam, to będę chory i nie chciałem być chory, nie? Paradoksalnie, bo niektórzy to w ogóle byli strasznie szczęśliwi, bo nie musieli chodzić, ale ja nie lubiałem chodzić, znaczy ja nie lubiałem opuszczać lekcji, bo wiedziałem, że muszę odrabiać i nadrabiać sprawdziany i to wszystko przepisywać, a przepisywanie było najgorsze, więc no gdzieś tam zawsze można było się z matką dogadać i tam zwolnienie napisała, że proszę zwolnić mojego syna z WF-u i tak dalej, ale to było sporadycznie, a z takich, tak jak powiedziałem, aby nie iść do szkoły, to gdzieś tam takie cygaństwa, ale nigdy, na przykład, nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby zjeść te surowe kartofle. A mi też nie, ja się jakoś, nie, ja w ogóle czytałem, ale to już tak potem, to już nie, że tam w szkole podstawowej, ale że to nie jest bezpieczne w sumie, że to od tego można dostać jakiegoś ciężkiego tam zapalenia. Czy wrzodów jakichś, nie wiadomo. Czegoś takiego i że no, ani nie znałem nigdy kogoś, kto by zjadł te kartofle faktycznie. Kartofle, czyli ziemniaki. Albo pyry. Także moi drodzy, słuchajcie, to był taki krótki vlog. Jak widzicie, tutaj pod spodem macie nawet, jakbyście zapomnieli, że to ja jestem Bonkol, a tu jest Mikołaj. I jeszcze macie tutaj dodatkowo fanpage'e podlinkowane. Także jak chcecie wejść na Facebooka od Mikołaja albo na mój, to pamiętajcie. Też macie w opisie tego filmu linki. I my wam dziękujemy. I jeżeli chcielibyście więcej takich materiałów, to na pewno się pojawią. Nie gwarantuję, że będą zawsze, bo też oczywiście potrzeba czasu, żeby się spotkać razem i to wszystko przygotować. Ale myślę, że raz w tygodniu przynajmniej taki materiał się ukaże. Także życzymy wam miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.